Lecimy dalsze. Twitche, YouTube. A, jedno ulepszenie, jedna technologia. Jakie mamy ulepszenia? Szybsze poruszanie się ducha. A, broń rdzenia. Szybsze naprawy, zwiększa prędkość automatycznej naprawy twojego statku, to sprawia, że szansa na... To nie jest głupie, ale chyba na razie bym poszedł w to tak ryzykownie. No i upgrade'y. Wieża przeciwlotnicza. Tu mamy co? Zakrzywianie czasu. Weźmy sobie przeciwlotnicze. Pierwszy serwer wlazłem jest market od razu. Okej. Tylko, że mi się cholernie długo ładuje wszystko, bo to są planety. Super, taki motyw. A. Co jest wymagane? Co znaczy, że wymagane? Nie rozumiem. Czy ja to mam wykupione teraz? Ja mam to chyba wykupione teraz. Pójdźmy sobie w rakietę. Podmuch Emf. No to może być dobre, bo to głównie lotnictwo będzie. Ej. Jestem. Jesteś? Tak, ale mi się to laguje. Ładuje się. Loguje na mnie. Weźmy sobie taką wersję. Jedziemy. Trzeba było nie zacząć na planecie, tylko na orbicie. No najlepiej chyba. Idę się zabić. Aha. Ta gra ma koopa, no nie? Ten Tower Defense. O. I oddzielną kampanię chyba. Ziemi. To też fajnie by było. To jest Earth Orbit. Zrobiłem błąd, żeby rzucić się kurwa na Ziemi. Are invading Great Britain. After the Lordy encounter in South Africa, I've been called upon by the United Nations Security Council to coordinate defense efforts around the globe. Let's send these aliens back where they came from. I'm dispatching a quick assault recon to the castle before we prepare the main assault force. Tu nijak nie idzie zablokować. Tych można puścić górą na pewno. Czyli zrobić coś tu. Na pewno chcemy tak. Z czego ty... Jak cię mogę zmienić? Aha, bo ty jesteś tylko przeciwlotnicza teraz. Ktoś próbował sprzedać metal grida, a się nie da. I zostawił... 20 tysięcy metal grida. My tak. Zróbmy też od razu. Takie coś. Dokładnie, to wtedy to się tutaj połączy. A jeszcze byłoby fajnie tu zablokować. Ja wychodzę z tego serwera, bo ma za dużo modów. Mówisz, że za dużo? Tak. Jedna ścieżka jest bezpieczna, tą będziemy sami protektować teraz. Później się pokonimy. Tak, tutaj nawet. Dobra.
Czyli wiemy, jak zrobić ten Advanced Search mod Exclusive? Nie. Kurczę, nie mogę wybrać nazwy moda. Bo jakiś Destiny GTX Gaming. Co w ogóle znaczą te cyferki? Strugipol, jakieś numerki. Nie widzę teraz, to jakieś numerki. Czy wiem, że to są numerki generujące mapy, tylko jak je zdekodować, żebym wiedział, co chcę. A nie, to tak to, to raczej nie wymyślisz. To są te sidy, no nie? To takie łatwe nie będzie raczej. Mamy tutaj też zgłużona stanek modów. A no tak, chciałem być na serwer, który miał 40 parę modów. O, serwer, który ma 220 modów. Jej. No już, robię konek, zoom. No na pewno. Komputer by mi wybuchł. Akurat mój to tak. No, kupiłem sobie truskawkę kiwi i cold berries to się nazywa. Tak. Zimne jeżyny. Berry to są owoce właśnie. Owoce jeszcze, berry. A nie! Czekaj. Śmiesznie, bo... Jak jest poprawne tłumaczenie? Wyciągnę swój magiczny słowniczek spod ręki. Co oni chcą ode mnie teraz? Berry. Czyli zlifali. Hello? Właśnie. Jagoda. Aha, okay, ja tu mogę w ogóle widzieć, którędy lotnictwo będzie szło. It appears that these extraterrestrials can morph their structures to suit their purposes. Nie możesz zamontować jakiegoś głównego, co by cię strącać? Właśnie mogę, właśnie doszła taka opcja, że mogę budować towery przeciwlotnicze, no nie? Jestem ciekaw tylko, czy to jakieś koszty ma. Nie, po prostu, morfuję za darmola przeciwlotniczą. No dobra, i doróbmy tu jakieś naziemne. No, trzeba pamiętać, żeby jutro zabrać oceny. Ja mam w to tym w kurtce. Helicopter squadrons are approaching the target. Direct your attack at the alien core. Tank brigades will support. Okej, dołączyłem do serwera i nie ma respawn pointów. To jest serwer, gdzie masz permanentne. Czym to się ma objawić? Zginiesz, nie możesz już grać na tym serwerze? Przez dwa tygodnie. Co? Przez dwa tygodnie. Pogrzało to właśnie. I byli aktywni gracze na tym. No wiesz, może jacyś tacy total mania, wiesz. I'm so pro. Sprawy. O, serwer, gdzie są robione resety co kilka miesięcy. Był reset przedwczoraj. Zobaczmy. Grają na tym ludzie jacyś nawet. Nie zdążyłem się skonektować, dostałem kika. What? No. Wiesz, to by było znaleźć jakiś taki fajny serwer, to wiesz. Że wtedy to jest po pierwsze, że się zapisuje wszystko. Lecimy w jakąś część kosmosu, robimy naszą tajną bazę.
Znaczy, wiesz, mi się podoba ta opcja z marketem, nie? No tak, no ale... Może być market planety, wiesz, lecimy sobie gdzieś. Wiesz, najlepiej to na początku, wiesz, tak jak ja robiłem, że market, który nie jest na planecie, bo łatwiej. Lecisz szybko, zbierasz pointy, budujesz jakiś mały, wiesz, scavenger. Ruchasz dużo punktów, bierzesz wielki magazyn. I możesz lądować gdzieś na planecie, tak? No tak, tak, tak. Ja bym w ogóle zrobił story, idę taką, wiesz, z magazynem, z zabezpieczeniem, wiesz, żeby to było nasze i nikt tam nie wiedział, gdzie to jest do końca. Wiesz, najlepiej to też pod ziemię się zakupywać. No tak, ale w jakiegoś asteroidzie czy coś. Na początek, żeby nie było. W ogóle koleś miał jakieś... Na jednym serwer blazerem, koleś miał jakieś działa laserowe, które automatycznie ludzie kosiły na respawnie. Postawił swojego spaceshipa z kluczonym i... Jakieś dziwadło leci. Co to jest za bomber? Czemu wieżyczka przeciwlotnicza nie daje rady? Aha. To jest taki bomber, co to mi rozwali wieżyczki przeciwlotnicze. Okej. Good to know. Czarny bomber. Galaxy Gamma. Galaxy Beta. Okej. Co tu się odwaliło? We're sending more bombers against their primary structure. Aha. Towers along the flight path are targets of opportunity. Okay. Are trying to destroy our towers, but the assimilation technology allows us to easily reclaim and rebuild them. However, try to defense towers directly under enemy bomber flight paths. You might not have enough time to rebuild them during combat. Teraz to tutaj jest ta wieża zagrożona. Mogę pocisnąć i zbudować tu po prostu mocne przeciwlotnicze, no nie? Już tak obok. No, jedna. Druga. Jana powinna dać radę, a tu ewentualnie jak się zniszczy, to wtedy się będziemy martwić. Tu jedna może nie styknąć. Teraz, jak my tu chcemy to poprowadzić? Tu mamy blokniętą ścieżkę. Tu można by zrobić... Kurwa, znowu permanent dev server. Zróbmy tu przeciwlotniczą. Też, termozja. To są w sumie trzy. No tak, one tu będą te tereny obgarniać. Dobra, tu se doróbmy. Tą przenieśmy w to miejsce. A, już wiem, co oznaczają te cyferki. Pierwsza to jest inventory space. Okay. Druga to jest assembly efficiency, przyspieszenie gry. I trzecie to refinery speed. Okej. Okay. Powodzenia, gdzie masz serwery, gdzie masz 1-1-1. Najgorsze to jest inwentory, wiesz? Bo wtedy naprawdę mało możesz unieść. Dobra, coś... Nie, ale masz serwery, gdzie masz inwentory razy 7000. No, masz, no bo ja sam tak robiłem zwykle. Bo po prostu inaczej to czasami jest nonsens granie. Przesłonimy ciebie też tu. Połączymy was. Okej, okay. I to wygląda nawet. Dimension. Żadna wieża nie jest zagrożona. Taka alternatywa 3, join world. Tu trzeba bronić. Dobra. Już ściągnąłem tych modów tyle giga, że jakby to... jak te bombery i inne rzeczy. Okej.
bombery na razie shift robią. O, to jest jakiś shift. Kurde, nie da się jakoś te serwery buffować, żeby mi się to wyświetlało. Random encounters to są te meteoryty. Możliwe. A nie, to jest co innego. Dobra. To nie są te statki randomowe? Tak. To ja se zostaw, one są dobre, bo tam jest pokres. Znaczy wiesz, musiałem w filtrach odznaczyć już zaawansowany ten terman. Dobrze mi tych serwerów nie wyświetlało. To jest zło. Konektujesz się do serwera, żeby zostać poinformowanym, że nie możesz dołączyć danej rozgrywki. Trzeci wave, to jest całkiem niezły rozpierdol. Wszystkie przejście na to, osłona. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. I bum. Wciągamy za nim ten. Ciebie tak wciągnę. Strike has failed. We'll be sending transport helicopters in the next wave. They will drop tanks directly in the village. Watch out for air transports carrying ground units. They can fly past some of our defenses. Okay. Tak to śmiga. Dobra, możemy znowu tu rozstawić wieżę. Skąbić je. W ten sposób. Tutaj jest ok, moim zdaniem. Tu można by jeszcze trzasnąć jakieś zabezpieczenie małe. To jest wszystko, na co nas stać w tym momencie. Dobra, nadal w tych dwóch miejscach główne zabezpieczenie trzeba robić. Tu nic to nie zmienia, bo i tak idą tędy. Dobra, jeszcze w trakcie i tak przez towery. Żaden tower nie jest zagrożony. Air transport on site. Preparing delivery. Stand by for deployment. Drop zone visual. Armor squad ready to deploy.
our ships attacking the alien. Have drastically complicated our unit's paths to their base. It will take too long for them to get there. I'm authorizing the destruction of all bridges in the combat area. This will alter the alien defense plans. Commencing bombardment of the western bridges. Okay. The next two bridges are in bombardment range. Dropping payload and leaving operation area. Ale pierwszy nie może być chyba zniszczony nawet. A, tu nowy fragment mapy chyba się pojawił. Co mi się wydaje. Jak to teraz wygląda? To nie ma sensu. Tu jest sens jedynie. Aha, teraz tu już to nie może być. This will complicate things for the aliens and make matters easier for us. Prepare the next assault wave. Humans managed to destroy all bridges with a surprise airstrike. Check the layout of all enemy paths. Some of them may have changed. Adjust your defenses accordingly. I tu się niewiele zmieniło, tylko tyle, że mogą teraz tu zniszczyć to. Dodałbym po prostu jednego towera więcej przeciwlotniczego w tym miejscu. Może gdzieś tu. W tym miejscu to powinno wytrzymać. Tu na luzie, to jest standardowo, dobra. Co się popsuło tutaj? Okej, nie ma opcji połączenia tych dwóch ścieżek. Pewno to jest bez sensu. W tym punkcie warto będzie tu to przestawić. Czyli przenosimy to tu. I tego przenosimy. I łączymy. To na pewno. Czy stąd aż... No bo tu się nie da. Tu by się dało jeszcze postawić po jednej wieży. Coś takiego. I połączyć. Dokładnie. Teraz się skupmy na tej części, bo tu się zrobiło groźnie. Tak, po pierwsze na 100% chcemy tu wieżę rozstawić, tu połączyć. Te wieże tutaj nic nam nie dają. Jak już, to warto je przestawić mniej więcej tu. Dokładnie. I czy tutaj możemy coś jeszcze zrobić? No możemy normalne wieże postawić. Tak, tu nie będzie bombardowania, tam powinno wytrzymać. Możemy dostawić tutaj tower po prostu.
Tu jeszcze można by połączyć linią. Czy to na pewno dostawmy tower? Może tak zróbmy na razie. W ten sposób mamy długie ścieżki wszędzie. I tylko w tym miejscu jest zagrożone to. Ale myślę, że powinno wytrzymać, chociaż... Gdzie to możemy przestawić? No tu na pewno jeden dla połączenia. Może zróbmy coś takiego. I tam niech sobie jadą normalnie. Tak w razie co? A super, ja byłem cały czas zlutowany, jak pierdolę. Gadam do ciebie i... Brawo! Czym się te 3 osoby robiło? On brał? A nie pał? A pał. Tak w głowę strzelam. Okej. Okay. Oni mają jakieś customowe statki, którymi można rozpoczynać grę, które nie są takie słabe. Słabe, tam dostajesz na wejściu ten... Atmospheric Lander? To były. Jeżeli taki z dwoma takimi wielkimi silnikami jakimś któryśmy... Ja nie kojarzę, żebyśmy my mieli. Był. Nie, w każdym razie zacząłem grę na Marsie. Atmospheric Landerem? No. To przez dłuższy czas nie miałeś ciągu w silnikach. On ma taki, kurde, wygląda jak taka, nie wiem, postka latająca. Tak? No, let's say. Okej. No, taki kurwa kwadrat. No, ma tam 4 nóżki chyba na dole, 2 duże silniki, 2 małe, coś takiego, czy tam może więcej tych małych nie dajmy. Tak, to też mieliśmy, to jest standardowe. Air support engaging hostiles. Tam się akurat nie wygląda. Okay. Wylądowałem i od razu znalazłem uranium. Prepare the final assault. We're attacking with all the forces at our disposal. Our scanners are showing that the final attack is incoming. Survive this assault wave, and the harvester will be safe. Śmieszne. Co ja tu mam zagrożony? Nie mamy ten atmospheric lander. No nie. To będzie bezpieczne? Nie, też nie będzie bezpieczne. W lądowaniu wypieprzyłem silnikiem i mam not functional. Unit 960 motor to fix this shit. No. No. Nie myślałem, że on jest taki duży ten cube. Ale dobra, no i tak wychodzę z tego serwera. Jezu! Znalazłem jeden, ale tak obładowany modami, że lag. Chuj, spróbuję ten niemiecki serwer. To brzmi dobrze. Kurde, on jest na strefie rażenia. Serio. Przesuń mnie do tego gdzieś. Nadal. Kurde, stąd będziesz strzelał. No.
Co z tymi? Co z nimi zrobić? Nic, tego możemy przesunąć dalej. Jest good. Z tym jest problem. Jakby tu dostawić tower, anti-air. Mamy tu space. Nowego? A może mam maksymalną ilość? Role play space engineer. What? No why not? Przecież ta fabularna część nawet Space'ów była taka, wiesz... Znaczy, no tak, ale się śmieję, że rozpocznę... hello, hello... Welcome to our... Normandia! Tak, i du lasera miał na początku. Dobra, zostawmy go, te loty nie są... Właśnie, a tu jest jakiś rzut, ale ten rzut nic nie robi... Dobra. Prepare strike forces Alpha Charlie Tango. Commence attack from the north. I say again, attack from the north. Zero domu Nika, room available. Super set. Ten serwer, co znalazłem, to ma ten trait, to nazywa się Destiny Ita. Ale... ja zapiszę sobie nazwę tego serwera. Może nie markerem. Z jakich bugów. Jest jeden, który znalazłem, ale to jest taki, że raczej chciałbym się respić z dala od wszystkiego i wszystkich. Perfect. Na tym jeszcze nie byłem. Czaty, ale skupienie. Ceasing all attacks for the time being. I say again, cease all attacks. Congratulations. Human forces have been obliterated. We can now proceed with expanding the core. Each core that is expanded on the surface increases our energy potential on this planet. This allows us to use more technologies. Proceed to the next operation site. Mm-hmm.
Srebrne, okej. Okay. To za słabo mi widocznie wyszło. Aha. Okej. Okay. Co teraz mamy? Mamy Argentynę, która... jest kombem Kanady i Wielkiej Brytanii. Mamy Niemcy, które będą miały bossa. Jakiegoś. Kto wie, co to będzie. Jakiś duży czułg pewnie, czy coś takiego. Tak, z czego tutaj mamy tych trzy technologie i jedno ulepszenie. A tam wielki moderyszyk. Nie wiem, wiesz, pewnie na końcu to tak wygląda. Ile tu jeszcze krajów jest? Poczekaj, to jest dwa. Trzy przeszedłem w sumie, dwa mam dostępne. Później jest Australia, Rosja, Stany Zjednoczone, Nigeria, Meksyk, Hawaje, Egipt, Chiny i Japonia. No wiadomo, Azjaci przy takich kosmicznych akcjach muszą być na końcu. Wystawią jakieś mechy czy coś takiego pewnie. O Boże, tak coś czuję, że to się tak rozkręci. Będzie zabawnie. Zrobiłem malutką przerwę, to na pewno. Muszę odejść na chwilę. A poza escape tym... pod? Co to jest escape pod? Nie wiem. Escape pod klik. Respawn. Nie zastanawia jedna rzecz. O Boże, poruwa brzydka. Nie, zło. Kurwa, czemu nie mogę dobrego serwera trafić?